zapraszam Was na obiecany już dawno test butelek, bidonów i innych tego typu pojemników. I to nie tylko dla dzieci, chociaż będę dużo odnosić się do takich pojemników właśnie pod kątem brania przez dzieciaki, czy to do szkoły, czy na wycieczkę, o tym, które są bardziej, mniej wygodne, ale też wspomnę Wam, które się sprawdzą bardziej przy dorosłych. Ok, słuchajcie, zaczniemy od dwóch butelek, które są butelkami z filtrem. Jedna to jest Brita. To jest Brita 06, zobaczcie, tak się prezentuje. I to jest butelka z filtrem. Druga to Duffy, więc przy okazji zrobię Wam takie porównanie. O, to jest Duffy, też butelka z filtrem. I prawdopodobnie Duffy wiele z Was zna, bo Duffy, mam wrażenie, jest tą popularniejszą. Ona też była dostępna w Rossmanie, chyba nadal jest zresztą. I okej, zrobimy sobie też takie porównanie, bo w zeszłym roku my mieliśmy dwie butelki Duffy, one z nami w ogóle spędziły całe wakacje we Włoszech i to było mega fajne rozwiązanie, bo wszędzie sobie tam mogliśmy uzupełniać wodę, nie kupowaliśmy w ogóle butelkowanej wody i to było bardzo wygodne. Jedyna wada tych butelek, od razu zacznę Wam od wad, jest taka, że te butelki mega szybko się niszczą, w sensie szybko zaczynają wyglądać na takie poprzecierane, pozginane, łatwo jest je podczas picia tak zgiąć i po prostu nie wyglądają atrakcyjnie. Więc tak naprawdę zamiast kupować nowe filtry, często lepiej było kupić nową butelkę, która jest i tak w zestawie z filtrem, bo po prostu tamta nie wyglądała już dobrze. Teraz w tym roku zauważyłam zmianę, bo teraz właśnie sobie dokupiłam te dwie nowe butelki, bo tamte nie wyglądały dobrze, żeby Wam pokazywać na filmie. Mają też taki jakiś datownik, że można sobie zaznaczyć, którego dnia wymienić filtr. Fajny myk, taki w zasadzie bajer. No i w przypadku tych butelek z filtrem przyjmuje się, że te filtry są na miesiąc. Tam jest też na ile ewentualnie wody, no ale załóżmy, że co miesiąc warto je wymienić. Wiecie co, pokażę Wam na tym, bo to fajnie będzie widać tutaj. I ogólnie macie ustnik z koreczkiem i macie ten filtr węglowy, no i resztę buteleczki. Dla mnie zaletą tej butelki jest to, że nie ma zbyt dużo elementów, łatwo ją umyć. Ok? Dla mnie tak naprawdę przy tych butelkach zaraz się przekonacie, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Łatwo się pije, ten dzióbek jest wygodny i dla dorosłego, i dla dziecka. Łatwo tutaj włożyć ten filtr. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie filtra, bo na przykład mi się zdarza wlewać własną przefiltrowaną wodę, jak idziemy na krócej, więc wtedy go nie wkładam, to macie po prostu fajną butelkę. I to jest ok. Ona ma pojemność 0,5, więc jest idealna i dla dziecka, łatwo ją złapać, jest super. Jej wada jest niestety taka, że moim zdaniem ona nie jest w pełni szczelna. Jest reklamowana jako szczelna, ale zdarzało mi się, zaczekajcie, może to będzie widać na tej, nie wiem, czy będzie widać, że ja niosłam ją w torebce i słuchajcie, potem tą torebkę miałam gdzieś tam trochę wilgotną, więc zostaje tylko ta butelka. I czasami widziałam, że ona tak po prostu podskakując, gdzieś tam ta woda troszkę wypływała. Teraz nie widzę, więc możliwe, że w tej nowej wersji coś nam zostało poprawione. Bo wiecie, jak się z niej pije, to ja może Wam pokażę. Ja to tak otwieram zębami w sumie, to może niedobrze. Widzicie? Ją się tak zgina. To się aż robi samoistnie, tak naturalnie, że ją się tak trochę ściska. I możliwe, że przez to, że my ją bardzo, bardzo eksploatowaliśmy naprawdę po maksie, to ona możliwe, że właśnie przez to traciła to swoje taką szczelność, tak? Bo była już taka troszeczkę pozaginana i pozmęczona, no. Ale ogólnie pije się z niej dobrze i jest fajna, są różne kolorki, możecie kupować właśnie te filtry w różnych kolorach, kupować butelki w różnych kolorach i w ogóle cuda na kiju. Ok, alternatywą jest Brita. Ona ma większą pojemność, ma 0,6. Ta butelka jest zupełnie inna, bo ona jest taka sztywniejsza. Zobaczcie, ona tak się prezentuje. Jest zdecydowanie sztywniejsza. Nie da się jej zgiąć, więc ona też się tak nie niszczy. Jest większa, więc to zdecydowanie butelka, moim zdaniem, dla dorosłych lub takich większych dzieci. Otwiera się w ten sposób i tutaj jest też dzióbek. Możecie sobie... Pije się z niej dobrze, ale trochę gorzej niż z Duffy.
Ten dzióbek jest moim zdaniem no taki mniejszy, o, mniejszy. Filtr, wejdźcie, pokażę Wam. Filtr jest tutaj, też się go wymienia, też się go kupuje, nie ma z tym żadnego problemu. I też można bez filtra, jeżeli akurat tak chcecie. I ta butelka z jednej strony zaleta jest jej taka, że jest większa, szczególnie dla dorosłych. Dla dzieci bym jej nie brała. Jest troszkę cięższa niż Daffy, to na pewno. Czekajcie, powinnam w sumie porównywać tą. Ma też troszkę większą pojemność, ale jest na pewno bardziej trwała i na 100% szczelna. Przynajmniej z nią nigdy nie mieliśmy żadnych problemów. Więc to takie dwie butelki z filtrem. Lecimy dalej. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawy bidon. Tak się prezentuje. I on występuje pod nazwą Zdrowy Bidon. To jest czeska marka i on jest mega prosty. I to będzie tak naprawdę trochę mój faworyt, jeżeli chodzi, tak żebym zdradzam, jeżeli chodzi o tego typu bidony. Bo tak na serio, to zobaczcie. Ma bardzo, wiecie co, ja może Wam pokażę na pustym, bo akurat mamy dwa czy nawet trzy, bo one są mega fajne i to nasz zeszłoroczny też hit. Mają mega szeroki wlew, więc do mycia bomba. Nie musicie się martwić, że nie widać, jak tam domyć. I nawet, już nawet nie mówię, że tylko szczotką, ale po prostu go domyjecie zwykłą gąbką. Jest prosty do utrzymania higieny. W zestawie też są takie zapasowe gumy, te dzióbki zapasowe. I one są z takiego bardziej miękkiego tworzywa, o te dzióbeczki. One nie są twarde jak reszta, tylko są takie bardziej silikonowe. No tak, to jest nakrętka. Tutaj nie ma co się pobrudzić i dla mnie jest to wygodne. Woda jednak z takiego bidoniku leci tak jak no, z takich bidonów, no trochę wolniej niż na przykład z Daffy. Ale z drugiej strony no, jest szczelne, to trzeba tylko wciskać albo odciągnąć ten dzióbek. Nie polecam zębami, bo on mocno, że tak powiem, wciska się w środek. No i taki bidon. Dla mnie spoko, dzieciakom się podoba ten wzór. Słuchajcie, nasz już ma na pewno ten, na pewno ponad rok. Ten chyba też ma ponad rok. I zobaczcie, te wzorki są mega trwałe. Nic im się nie stało. Po prostu nic. I oczywiście tam, wiecie, BPA free i tak dalej, wszystko super. I są, aha, zwróćcie uwagę, że one są albo w takiej wersji trochę jakby transparentnej, albo całkowicie w takiej wersji matowej. Także nic nie widać, co jest w środku. Ja skłaniam się do tej transparentnej, bo widać dokładnie, ile jest wody. Ja jako rodzic. Ale jeżeli chodzi o dzieci, to im to było absolutnie obojętne. Tym bardziej, że po prostu jest dużo wzorów, są kolorowe, można dobrać i cen do własnej preferencji i cena też jest ich fajna. Więc jeżeli miałabym tak już od razu Wam powiedzieć, który bidon jest warto zainteresowania, to moim zdaniem ten, choć jest mało znany, tak przynajmniej mam takie wrażenie, to ten jest mega fajny. Ok, kolejny ciekawy bidonik to jest to, jest Emsa i to jest bidon... Zaraz Wam pokażę. On w środku nie ma tworzywa, więc jeżeli szukacie czegoś innego niż tworzywa, to możecie zwrócić na niego uwagę. Ale jeżeli chodzi o takie właśnie metalowe, stalowe, aluminiowe bidoniki, to od razu uprzedzę, że one nie są termosami, tak? Więc tam nie wlewamy gorących napojów, raczej to są takie ewentualnie napoje letnie albo właśnie zimne. To, co on ma ciekawe, to ma jakby podwójny sposób blokady tego ustnika, bo trzeba przekręcić, żeby pić. Co jest wygodne i dopiero wtedy da się zamknąć ten kapelusik. Bidonik jest ładny, tak jak widzicie, mój to taki wzorek w potworki. No i żeby pić, to trzeba to przekręcić, napić się i nie zamknie się kapelusik. To już kwestia dziecka, czy będzie pamiętać o tym przekręcaniu, ale jest to na pewno wygodniejsze niż, wiecie, ciągnięcie zębami, tak? Jeżeli chodzi o wypływ wody, to na pewno wolniejszy niż w innych, no ale jest to taki bidonik. Jest to wolniejszy wypływ niż w tym czeskim, w tym zdrowym bidonie, ale jest szczelny. Więc to też jest fajny wybór, jeżeli szczególnie szukacie czegoś innego niż z tworzywa. Kolejna fajna butelka, która moim zdaniem powinna Was bardzo zainteresować, to Systema.
Ja tą systemę kupiłam w ogóle w zestawie z lunchboxem jednym. Lunchbox z tej serii akurat może aż tak bardzo mnie nie powalił, ale butelka i można kupić też osobno, jest mega fajna. Moja to 450, są też chyba 300 i chyba jeszcze większe z tego co pamiętam. Tutaj jest mega fajny system tego picia, bo zwróćcie uwagę, mamy coś takiego, zobaczcie, jest taki dziubek i zobaczcie, żeby otworzyć, wystarczy przekręcić i zakręcić, ale dopiero jeżeli bardziej odkręcicie, znaczy bardziej przekręcicie, to się odkręca, więc nie ma czegoś takiego, że przez przypadek się odkręci, jest szczelny, bardzo wygodny, nie trzeba ciągnąć zębami. Więc dla mnie w ogóle super rozwiązanie. Łatwo się trzyma, tutaj takie, wiecie, wyprofilowania, jest dosyć miękka. I w ogóle dla mnie ta butelka jest fajna. Więc jeżeli na przykład dla dzieci szukacie butelki, która jest niedroga, ma różne kolorki, to możecie zacząć na taką 300 czy 350, albo taką właśnie półlitrową buteleczkę. Jeżeli chodzi o picie z tej butelki, to jest dokładnie tak jak z takiej kupnej butelki z dzióbkiem. Naprawdę ona jest identyczna jak te wszystkie butelki takie w sklepie z dzióbkami. Ten system tego dzióbka, jakby miała to tak ładnie powiedzieć. Jest trwała i słuchajcie, nadal trzyma się nieźle. Zobaczcie, nie ma jakichś tam szczególnie rysek i tak dalej. Jest mega wygodna. Jeżeli chodzi o mycie, to powiem Wam, że nie udało mi się tego koreczka rozbroić. Tak, żeby go jakoś wymyć dokładniej. Mam z tym właśnie taki trochę problem, bo tutaj można w środku go sobie wymyć z tej strony, jak się go odkręci, ale nie udało mi się go rozczłonkować, żeby go wymyć jeszcze lepiej, więc pewnie zamysł też jest taki, żeby tę butelkę może wymieniać po prostu sobie co jakiś czas i nie mieć co do tego wątpliwości, jak z jej higieną. Ale ogólnie butelka jest bardzo fajna, łatwo się jej używa, wygodna i szczelna, więc to jest duży plus. Słuchajcie, teraz przeskoczę do butelek Mont Bento, bo one są mega fajne i warte tego, żeby się nimi zainteresować. To droższe butelki w moim zestawieniu i ja mam dwie, więc od razu Wam dwie pokażę. Mała Mont Bento i duża Mont Bento. I na początku jak kupiłam małą Mont Bento, to się zastanawiałam, czy ona dla mnie nie będzie za mała. Taka bardziej, pomyślałam sobie, dziecięca. Ale teraz tak, wydaje mi się, że te Mont Bento będą lepsze dla dorosłych. One są w ogóle mega wygodne do picia, mega wygodne do czyszczenia, zaraz Wam pokażę. No ale właśnie, trzeba odkręcić ten korek, no i pić, jak z normalnej butelki. I w przypadku dzieci, jeżeli macie starsze i nie jest dla nich problemem, że sobie odkręcą i będą pamiętać, żeby zakręcić, no to luz. Dla Was bomba, bo można do środka nalać koktajl, wodę z dodatkami, łatwo jest wymyć, bo ten wlew jest stosunkowo duży, więc można w środku wymyć. Tu jest łatwo dochwytać tą buteleczkę. W ogóle ona występuje w wielu kolorach, no i pije się, tak wiecie, klasycznie. Jest naprawdę bardzo wygodna. Jedyny mankament to taki, że tutaj ten korek trzeba co jakiś czas myć taką mniejszą szczoteczką, bo on ma tutaj wiele takich zakamarków, które powiem Wam trudniej do myć. Więc o ile sama butelka łatwa jest do mycia, to ten koreczek jest moim zdaniem taki bardziej kłopotliwy. Niemniej butelka jest, no wiecie, taka fajna, designerska. No i właśnie, mam też tą wersję większą. Zobaczcie sobie, u mnie widać, ona troszeczkę odbarwiła się, w torebce się po prostu porysowała od innych rzeczy. Na szczęście to schodzi, bo to są takie ślady od jakiegoś tam czarnego sprzętu. Ona jest naprawdę trwała, jest szczelna ta buteleczka, więc nie musicie się martwić, że gdzieś tam się Wam powywraca. I tak naprawdę teraz na przykład na wyjeździe to mieliśmy głównie te butelki. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. No i właśnie tak, powiem Wam, na krótsze wyjście ja zawsze biorę tą malutką buteleczkę. Ona jest dla mnie w sam raz, na takie krótkie wyjście, nie wiem, na plac zabaw, na jakieś wyjście, po prostu staram się mieć ciągle w mojej torebce i ona się mieści nawet w tej malutkiej torebce.
a na dłuższe wyjścia biorę tą dużą. Więc tak naprawdę nie powiem Wam, która jest lepsza. Jeżeli się zastanawiacie i nie wiecie, jaką w ogóle butelkę, to bierzcie sobie małą. Jeżeli pijecie dużo, wychodzicie na dłużej, na cały dzień do pracy, to duża butelka. I ona jest moim zdaniem raczej dla takich większych dzieci lub takich, które będą pamiętać, żeby zakręcić. Pije się z niej super, bo po prostu jak ze zwykłej butelki. Tak więc dla mnie ekstra. I do czyszczenia butelka w środku, nawet jak sobie nalejecie jakiś koktajl, też nie ma z tym żadnego problemu. Teraz będą dwa bidony. Takie typowo dziecięce. Jeden to Skip Hop, który ma pojemność chyba 350. Drugi to Rex London. Obydwa z obrazkami, obydwa ze słomkami. W zasadzie one mają identyczną budowę. Na serio, zobaczcie sobie. One są niemal, no po prostu bardzo podobne, tylko ten Rex London jest troszkę większy. Z obydwu niestety ściera się ten obrazek z czasem. I myślę, że te butelki są właśnie tak pomyślane, żeby co jakiś czas je wymieniać. Czyli one nie są takie, a kupuję jedną butelkę i mam na x lat, tylko raczej, żeby je co jakiś czas sobie wymienić. Bo zobaczcie na przykład na tym, nie wiem, no ta butelka ma już no na pewno ponad pół roku. I ten, zobaczcie, ten kangurek już jest taki mocno wytarty. Co jest fajne w tych butelkach? Mają rureczkę, więc jest to taki bidon ze słomką. Jest to wygodne, ta słomeczka jest jakby doczepiona tutaj do tej zakrętki. Więc dla dziecka jest to o tyle fajne, że nie musicie się martwić, jak tam będzie odkręcać, nie odkręcać, bierze sobie, pije. I wystarczy, że zamknie pokrywkę. Ta rureczka na końcu jest taka elastyczna, silikonowa, więc zobaczcie sobie, hop. I zamyka się. I już. Więc wygodne w używaniu, w napełnianiu, do plecaka, moim zdaniem jako taka butelka szkolna, to jest super rozwiązanie na wycieczki, tak samo. Gorzej z czyszczeniem. Bo tak naprawdę tutaj wokół tej rureczki umyć to naprawdę nawet tą szczoteczką trudno. Trzeba zdemontować oczywiście tą rurkę, drugą, żeby sobie wypłukać, ale ciężko to się domywa. I choć niby to nie ma tam jakiejś styczności, no bo to jest wokół tej rurki, to dla mnie jest to taki, wiecie, jak tam gdzieś widzę jakieś takie ciemniejsze kolory, to nie podoba mi się to, ok? Więc trzeba bardziej pilnować tego mycia, demontować to i nie tylko tak, wiecie, przepłukać, tylko po prostu wyjmować te rureczki i sobie je, no one coś są w zestawie, że można sobie wymienić jakiś czas. Ale ogólnie z czyszczeniem to gorsza sprawa, więc na pewno też nie polecam jakichś, nie wiem, soków czy innych napojów. Zdecydowanie jest to butelka, moim zdaniem, na wodę. I tak samo, identyczna sytuacja w Urex London, też w ogóle działa to tak samo, ma paseczek, tamta też miała paseczek, tylko akurat ten zdjęłam go, bo dziecko nie chciało tego paseczka, ale to jest taki paseczek, wiecie, żeby można było sobie wziąć, no, tak, za rękę, w rękę, ale po prostu jest łatwa i tak do trzymania. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja, też trzeba tymi szczoteczkami tam wyczyścić, więc pod tym względem to jest gorsze rozwiązanie. Jest wygodne dla dziecka, bo jest łatwe w obsłudze, to się zamyka i w ogóle nie musicie się tutaj o nic nie martwić, ale w czyszczeniu właśnie tego ustnika jest trochę gorzej. I jeszcze jedna butelka, to jest firma Iris Barcelona. To jest taka butelka w pokrowcu neoprenowym. Ona też jest butelką, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, taką Emsę, która jest w środku aluminiowa. Zaraz Wam pokażę, więc jest to na pewno alternatywa dla butelek tych z tworzywa. Będzie widać, ja tam mam wodę, więc nie chcę, żeby Wam się tutaj wylało. Ale okej, jest to właśnie jakaś alternatywa. Tutaj korek jest prostszy, bo trzeba tylko pociągnąć i pić. No i właśnie, przy tym piciu ten korek się nam wiecznie chowa. Znaczy, Wy jako dorośli dacie sobie radę, bo wiecie, o co chodzi, ale powiem Wam, że tak jak obserwowałam dzieci, to one mają problem z tym, bo piją i ten korek jakby wciska się z powrotem do środka. Więc, mamo, nie leci!
Nie wiem, czy to kwestia tego egzemplarza konkretnie, czy po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jest to na pewno no, jakiś minus, tak? Że niewygodnie się z tego ustnika pije. Znaczy, sam ustnik jest wygodny, tylko on się właśnie trochę wciska w trakcie picia. Jeżeli chodzi o pokrowiec neoprenowy, to on jakoś mocno nie przedłuża tego, że temperatura napoju jest znacznie niższa, ale odrobinkę zawsze. Czyli nie jest to termos, oczywiście, jeszcze raz podkreślam, ale jeżeli wylejecie bardzo zimny płyn, to on jest odrobinę dłużej, moim zdaniem, zimny. A poza tym jest miła, że tak powiem, w obyciu ta butelka, tak w tym pokrowcu, wiecie, jakieś wzorki. Tam też jest dużo tych wzorków, bo to w ogóle taka firma, w której właśnie jest ta seria Snack Rico i tam jest dużo właśnie takich wzorków, bo są też lunchboxy, torebeczki i tak dalej, więc jest dużo kolorowych, fajnych wzorów, więc sobie zerknijcie, bo szczególnie takie pokrowce na kanapki z tej firmy są fajne. No ale to tak, na marginesie. No dobrze, gadam i gadam długo. Jeżeli tak, jeżeli szukacie butelki z filtrem, to chyba bym wybrała Duffy. Chociaż musicie uważać na tą szczelność i mieć na wyględzie to, że ona się bardzo szybko zużywa. Jeżeli szukacie czegoś dla siebie, dla dorosłych z filtrem, to Brita, one mają bardzo podobną cenę, jest fajnym rozwiązaniem. Większa, trwała, nie przecieka. Dla dzieciaków wybrałabym ten termos, ten bidon, bidon, zdrowy bidon, to jest ten czeskiej firmy, bardzo, moim zdaniem, bardzo fajny wybór. Albo tą butelkę Systemy, to też jest ciekawe rozwiązanie, też niedrogie i też łatwe do mycia i do używania. Za to dla Was bardzo fajnym wyjściem, ewentualnie dla starszych dzieci, są Mon Bento. Ładne, fajne, designerskie i wygodne. Ja jestem ich fanką, bo fajnie się z nich pije. Szczerze mówiąc, wolę pić tak jak ze zwykłej butelki niż z tych wszystkich dzióbków. No ale to wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Jestem ciekawa, która Wam z tych butelek się spodobała. Może macie też inne, może macie którąś z nich i chcecie się podzielić opinią. Ja czekam na te Wasze komentarze. A póki co, pozdrawiam Was i więcej znajdzie się na domowa.tv.